Hejka, jestem Edyta i zapraszam Was dzisiaj na moje polecenia książek o sztuce. To będą książki non-fiction dla osób, które chciałyby trochę poszerzyć swoją wiedzę, ale niekoniecznie zajmują się historią sztuki jakoś bardziej profesjonalnie. To nie będą książki akademickie. Dla osób, które mnie nie znają, ja jestem teraz na trzecim roku historii sztuki. Ale nie oznacza to, że jestem ekspertką, jestem cały czas jeszcze w procesie edukacji i bardzo bym chciała podkreślić na początku to, że wybór tych lektur jest subiektywny i to są książki, które ja przeczytałam w całości i wiem, że mogę je z czystym sercem polecić, ale nie jest to zbiór wszystkich najważniejszych książek dotyczących historii sztuki, absolutnie nie i nie chcę, żebyście traktowali mnie tutaj jako wyrocznie. Po prostu chciałabym się z Wami podzielić tymi poleceniami, bo trochę tych książek czytam i myślę, że mam jakieś tam rozeznanie, ale chciałam to po prostu jasno podkreślić, że nie wypowiadam się tutaj z pozycji ekspertki, ja cały czas też jeszcze się uczę i nie o każdej epoce polecę Wam tutaj książki, tylko po prostu te, które ja uważam za najlepsze z tych, które dotychczas przeczytałam i wiadomo, że też sięgam bardziej intensywnie po książki z danych okresów, które bardziej mnie interesują, więc to jest subiektywne. I skoro już to zostało powiedziane, to przejdźmy już do poleceń. Pierwsza część będzie bardziej z książkami o historii sztuki, tam takimi popularno-naukowymi, a w drugiej części polecę Wam różne biografie artystów, artystek. Pojawi się też jeden esej, więc będzie non-fiction, ale tak dość różnorodnie i mam nadzieję, że coś tutaj dla siebie znajdziecie, jeśli ten temat sztuki Was interesuje. Pierwszą książką, którą zawsze podaję jako taką świetną na początek, kiedy jeszcze nie wiecie do końca, co Was interesuje, jaki temat byście chcieli bardziej pogłębiać i chcielibyście mieć jakiś taki ogólny zarys tego wszystkiego. Ja tę książkę przeczytałam tuż przed studiami, bardzo taka podekscytowana na to, że będę studiować historię sztuki i właśnie chciałam sobie troszkę tak ułożyć w głowie i zobaczyć, czego mogę się spodziewać. To jest O sztuce Ernsta Gombricha. To jest taka książka popularno-naukowa, bardzo wprowadzająca. Jest gruba, ale to jest tak naprawdę historia sztuki powszechnej od prehistorii do sztuki współczesnej. Jest to oczywiście ogromna synteza do granic możliwości, ale uważam, że jest bardzo kompetentnie poprowadzona tutaj ta narracja i Gombrich sam jest wybitnym badaczem i pisał też książki takie bardziej akademickie, bardziej naukowe niż popularne. Zajmował się na przykład psychofizjologią widzenia i jego książka o tym jest bardzo ciekawa, czytaliśmy ją na studiach. Ale O sztuce to jest bardziej taka cała narracja, bardziej niż suche fakty i ma Wam nie tylko podać jakieś najważniejsze informacje o wydarzeniach czy konkretne nazwiska, ale pomóc Wam zrozumieć pewne mechanizmy, które rządzą historią sztuki i złapać to wszystko jako taką całość, zrozumieć ten mechanizm rozwoju i tego, jak jedne formy wynikają z drugich, jak w ogóle historia sztuki i kultury jest spleciona z historią polityczną, jak mocno sztuka była związana z władzą i jak te wszystkie zjawiska historyczne wiążą się z rozwojem sztuki. Tę książkę polecała też moja mama w filmie z najlepszymi książkami 2022 i mama właśnie jest taką osobą, która interesuje się historią sztuki, ale tak bardziej z doskoku, tak jak ja zanim poszłam na studia i mówiła, że właśnie dało jej to takie większe zrozumienie i usystematyzowało jej w głowie różne informacje i różne zjawiska zachodzące w sztuce. Myślę, że to jest naprawdę świetna lektura na początek i nie bójcie się jej, bo wiem, że ona może przerażać gabarytami, ale naprawdę czyta się ją wspaniale, jest pięknie wydana, są bardzo ładne reprodukcje, więc można sobie przy okazji samemu też pooglądać i naprawdę wierzę, że po przeczytaniu będziecie mieli dużo większą taką pewność w temacie historii sztuki i
będziecie potrafili też zdecydować, co tak naprawdę w tym wszystkim Was interesuje najbardziej. Z takich luźnych form, bardziej eseistycznych o historii sztuki, mam Wam do polecenia Bożenę Fabiani. Ja akurat tutaj trzymam książkę, której jeszcze nie czytałam, to jest XIII-XV wiek. Ja miałam taki zbiór esejów XX-XX wiek, więc bardzo, bardzo szeroki przekrój i tamten przeczytałam w całości, nie mam go tutaj ze sobą w Poznaniu, więc pokazuję Wam ten jako taką reprezentację właśnie dla książek Bożeny Fabiani. Ona napisała całą serię gawęd i dokładnie taką formę mają te teksty. To są takie gawędy, historyczki sztuki, która opowiada o swoich odkryciach, swoich poszukiwaniach i wspaniałe jest to, że ona nie występuje w takiej pozycji jakoś przemawiania ex cathedra z takim poczuciem wyższości, tylko bardziej bierze nas ze sobą w podróż i pokazuje swoją miłość do sztuki, swoją miłość do konkretnych dzieł, konkretnych artystów, zachwyca się razem z nami, dziwi się razem z nami i bardzo uważam, że te gawędy zyskują dzięki temu. Niektóre te gawędy są o konkretnych artystach, inne bardziej o jakichś zjawiskach w sztuce albo dookoła tematu, na przykład o mecenacie artystycznym. Wiem, że taka gawęda była w tamtym zbiorze, który ja czytałam, albo zagadnienie malarstwa biblijnego było też tam poruszane, ale jest bardzo różnorodnie i właśnie tak niezwykle przystępnie. Nawet dla osoby, która zupełnie się nie orientuje w temacie, to Bożena Fabiani tutaj wszystko ładnie wyjaśnia i potrafi naprawdę wzbudzić zachwyt rzeczami, którymi nawet wcześniej się nie interesowaliście. Jest też taka seria wydawana przez wydawnictwo artystyczne i filmowe i seria nazywa się Style, Kierunki, Tendencje. Ja tutaj mam akurat Sztukę Starożytnego Wschodu Antoniego Mierzejewskiego i Akademizm Poprzęckiej, ale mam dużo więcej tych tomów. Z tych, które czytałam tak od deski do deski w całości, to właśnie ta Sztuka Starożytnego Wschodu, postimpresjonistów już czeka czytałam, ten akademizm, kubizm Porębskiego, dadaizm Richtera i happening Tadeusza Pawłowskiego. Czytałam też Ewy Kuryluk, hiperrealizm i nowy realizm, ale kolekcjonuję tę serię i nie wszystkie tomy są równie dobre, ale myślę, że można ufać tej serii, jeśli chodzi o merytorykę tego, co tutaj jest. Czasami oczywiście, bo te książki nie są nowe, na przykład tutaj ten akademizm jest z 80 roku, Sztuka Starożytnego Wschodu jest z 81, więc to tak są mniej więcej lata 80. Chociaż te książki dotyczące sztuki nowoczesnej myślę, że były pisane później. Więc może nie wszystkie informacje są tutaj jakieś bardzo aktualne, ale myślę, że jako taki zarys konkretnych kierunków, niezależnie jaka epoka Was interesuje, bo tutaj właśnie idziemy od starożytności aż do współczesności i to są takie naprawdę duże nazwiska, autorzy tych książek, cenione w świecie naukowym, wśród historyków sztuki, więc myślę, że to też jest taki dobry wyznacznik, jeśli książka wyszła w tej serii, że warto po nią sięgnąć i tutaj jest bardzo szeroki wybór, bo te książki dotyczą bardzo różnych tematów. Mój ulubiony z tych wszystkich, które przeczytałam z tej serii, jest Dadaizm Hansa Richtera. Dlatego też, że Richter sam był dadaistą i znał to środowisko od środka, więc bardzo taka atrakcyjna jest ta perspektywa. Akademizm był też świetny, ja w ogóle bardzo lubię Marię Poprzęcką. Postimpresjoniści już czeka mi się też podobali. Fajnie uporządkował tę wiedzę, bo postimpresjonizm to jest taki bardzo nieostry termin i on został tak naprawdę sztucznie wprowadzony, nie na zasadzie jakiegoś podobieństwa stylu, tylko chronologii. Postimpresjonizm to, co było po impresjonizmie, ale tak naprawdę artyści postimpresjoniści się bardzo różnili od siebie i postimpresjonizm dzieli się na różne inne podgatunki i myślę, że Juszczak to bardzo fajnie pokazał w swojej książce. Impresjoniści Joanny Guze to też jest bardzo dobra książka. W ogóle Joanna Guze pisze świetne książki, takie popularne naukowe o sztuce, które się czyta niezwykle dobrze. Ta była momentami jak powieść,
O każdym artyście tutaj było osobny rozdział, ale też o ich funkcjonowaniu razem i to było tak opisane, że w momencie, kiedy grupa impresjonistów się rozpadła, mimo że przecież doskonale wiedziałam, że się rozpadnie, wiedziałam nawet mniej więcej w jakich okolicznościach, ale uroniłam łzę. Więc naprawdę ta książka jest napisana tak wciągająco, jeśli oczywiście interesuje Was impresjonizm, ale wiem, że to jest taki kierunek dość popularny i wiele osób ten impresjonizm lubi. Pewnie też dlatego, że on jest po prostu wizualnie atrakcyjny. Ale tutaj też fajnie widać różnice między impresjonistami i Joanna Guzę wydobywa ich taki indywidualistyczny rys, więc to jest fajne. I ona też jest tak napisana taką ciągłą narracją i nie jest skupiona na suchych faktach, więc naprawdę bardzo przystępna rzecz i warto sięgnąć. Joanna Guzę ma też taką fajną książkę Spotkania w muzeum. Jej nie czytałam w całości, ale wyrywkowo i też bardzo dobra rzecz, więc Joanna Guzę, polecanko. Jeden z moich ulubionych kierunków to surrealizm i chciałabym Wam polecić surrealizm Krystyny Janickiej. Ta książka już jest taka mniej narracyjna, to znaczy nie ma się za bardzo takiego poczucia, jakby się czytało powieść, tak jak przy impresjonistach na przykład. Ona jest już taka bardziej faktograficzna, ale wciąż uważam, że świetnie pokazuje całą podbudowę taką teoretyczną surrealistów i to, skąd te różne dziwne eksperymenty się brały. Jeśli chodzi o starożytność, to Kazimierz Michałowski i jego książki o starożytnym Egipcie. Jest taka książka Nie tylko piramidy i wielkim plusem jest to, że Michałowski sam nie tylko jest wybitnym egiptologiem, ale też archeologiem i uczestniczył w wykopaliskach Abu Simbel, Faras i do tej książki dołączył bardzo dużo takich swoich obserwacji i swojego doświadczenia jako właśnie archeologa. I napisał też książkę o starożytnej Grecji, jak Grecy tworzyli sztukę i to nie jest historia sztuki greckiej, tylko bardziej takie rozważania o rozwoju pewnych form typowych dla sztuki starożytnej Grecji i co sprawiło, że ta antyczna Grecja cały czas jest takim naszym punktem odniesienia i jest postrzegana jako taki ideał, niekończące się źródło inspiracji. O baroku jest bardzo dobra książka Piękno wielorakie Władysława Tomkiewicza. Mówię Wam akurat o takich książkach, które ja na przykład czytałam w ramach kursów epokowych, ale uważam, że można by je sobie tak czytać dla przyjemności. Bo nie wszystkie takie były, ale te, o których mówię, uważam, że zdecydowanie tak. Chociaż ten Tomkiewicz jest dość szczegółowy, więc to tylko jeśli interesuje Was akurat barok. Z takich bardziej tekstów źródłowych polecam sięgnąć sobie po pełnię architektury Waltera Gropiusa. Gropius był jednym z najwybitniejszych dwudziestowiecznych architektów. Możecie go znać z jego szkoły Bauhausu. I to jest jego esej na temat edukacji artystycznej głównie. Można poznać takie główne założenia edukacji w Bauhausie, w ogóle spojrzenie Gropiusa na architekturę i na sztukę, na rolę artysty, rolę nauczyciela artystycznego. Tę książkę wydał chyba Charakter i też jest ogólnie dostępna. Warto sobie sięgnąć, żeby też zobaczyć, jak barwną postacią był Gropius i jak ciekawe, często bardzo postępowe miał poglądy. Mam tutaj też esej, który został wydany w 1971 roku i zrobił ogromny szum, zrewolucjonizował feministyczną historię sztuki i zapoczątkował taki dyskurs, który tak naprawdę trwa do dzisiaj. Do tego tekstu odwołuje się bardzo wiele tekstów feministycznych dotyczących historii sztuki. I mówię tutaj o Lindzie Nocklin i o dlaczego nie było wielkich artystek. Linda Nocklin poruszyła tutaj duży temat, który do dzisiaj jest przedmiotem dyskusji. Dlaczego nie było wielkich artystek? Przyjrzała się w ogóle temu zjawisku, temu fenomenowi wielkiego artysty, geniusza, który kojarzył się jednoznacznie z mężczyzną i twierdziła, że powodem, dla którego w historii sztuki mamy znacznie mniej kobiet artystek, a już zwłaszcza takich naprawdę uznanych, dużych nazwisk, było wykluczenie takie społeczne,
i że to te bariery uniemożliwiły kobietom wejście do kanonu. Ona tutaj obala w ogóle całą tę figurę wielkiego artysty, figurę geniusza, figury wielkich ojców założycieli i ten cały taki męskocentryczny dyskurs o historii sztuki i uważa, że powinniśmy przestać używać tych pojęć i stworzyć nowe po to, żeby historia sztuki była bardziej inkluzywna i żeby dostrzegała też kobiety. I Linda Nochlin naprawdę miała dużo zasług, jeśli chodzi o przypomnienie o wielkich kobietach artystkach, o których przez bardzo wiele lat było cicho i można się zgadzać lub nie zgadzać z tym, co tutaj jest napisane, ale na pewno to jest taki no, bardzo ważny, przełomowy głos i może być ciekawym przedmiotem dyskusji po prostu i albo dać nowe argumenty, albo być punktem odniesienia w dyskusji o kobietach, artystkach, o feminizmie w kontekście sztuki, historii sztuki. Przechodząc do biografii artystów i artystek, chciałabym Wam polecić Pokonać mur Mariny Abramowicz. Marina to jest bardzo bliska mi artystka, której teraz jest bardzo głośno. Ona też zaczynała tworząc takie bardziej niszowe rzeczy. Marina pochodzi z Jugosławii i kultura bałkańska zawsze była silnie obecna w jej pracach, ale potem zaczęła coraz bardziej uniwersalizować ten swój przekaz i wpisywać się jakoś w taki nurt bardziej zachodniocentryczny. Teraz jest już bardzo znana, to jest najbardziej znana performerka, zaryzykowałabym takie stwierdzenie. Bardzo bliska mojemu sercu i ogromny podziw mam dla niej za to, że ona cały czas eksperymentowała od samego początku swojej kariery z jakimiś swoimi ograniczeniami, takimi fizycznymi. Jej performance często wpisują się w nurt body art. Ciało jest jej głównym narzędziem w tych pracach i była naprawdę w stanie stawiać samą siebie w bardzo niebezpiecznych sytuacjach i bardzo dużo ryzykować właśnie po to, żeby coś przekazać i wiele jej wystąpień, wiele jej prac według mnie bardzo daje do myślenia. To, że ona jest tak bardzo silnie obecna w tym, co robi, że jej sztuka jest uzależniona od jej fizycznej i mentalnej obecności i zaangażowania, jest dla mnie w ogóle takim ciekawym tematem do refleksji na temat istoty sztuki, obecności artysty, wkładu artysty. I w tej książce Marina dzieli się z nami wspomnieniami ze swojego życia zawodowego, ale jako, że jest ono ściśle związane z jej życiem prywatnym, to mamy tutaj też sporo prywaty i pozwala ta autobiografia, te wspomnienia pozwalają dużo lepiej zrozumieć sztukę Mariny, dają kontekst i właśnie dzięki temu też lepsze rozumienie. Burzy trochę ta książka wizję Mariny jako takiej posągowej, nietykalnej, bo ona się troszkę taka wydaje przez to, jaki jest charakter jej prac. One często są bardzo kontrowersyjne. I tak się wydaje też przez jej aparycję i to, jak ona się prezentuje, nawet wizualnie. Ona się wydaje taką bardzo posągową damą, a okazuje się, że jest niezwykle ciepłą osobą z bardzo dużym poczuciem humoru, ale też dużą taką mądrością życiową i uważam, że ona ma bardzo dużo do przekazania i świat sztuki naprawdę wiele by stracił, gdyby nie było tam głosu Mariny Abramowicz, tak wyrazistego, tak głośnego, trudnego do zignorowania, budzącego bardzo różne emocje, bardzo wiele dyskusji i dzięki temu jeszcze bardziej wartościowego. Marina Abramowicz jest taka artystka totalna, zaangażowana w 100% w tworzenie sztuki. Stryjeńska, Diabli na Dali, Angeliki Kuźniak, to jest biografia Zofii Stryjeńskiej, dwudziestowiecznej malarki, graficzki, projektantki też, projektowała na przykład zabawki, zajmowała się scenografią, ilustracjami.
I jest najbardziej znana z takich cykli czerpiących z tradycji ludowej, ze słowiańskości. Ona była bardzo mocno zanurzona w folklorze, a jednocześnie zrobiła międzynarodową karierę. Była osobą niezwykle ekscentryczną, świetnie się wpisywała w taki obraz artystki, takiej odrealnionej, niezbyt praktycznej, ze zmiennymi nastrojami, bardzo właśnie barwnej, takiej charakterystycznej. W tej książce jest przywołanych bardzo dużo jej zapisków, zapisków samej Zofii Stryjeńskiej, listy jej do bliskich, wspomnienia bliskich o Zofii. Są bardzo obszerne źródła. Same te zapiski Zofii, te fragmenty takie pamiętnikarskie są tak ciekawe i to była tak nieprzewidywalna osoba, niekoniecznie budząca sympatię przez niektóre swoje wybory i traktowanie niektórych osób w swoim życiu. Zdecydowanie nie była nieskazitelna, ale to przeciekawa artystka, warta poznania. Troszkę mi brakowało takiego bardziej pogłębionego kontekstu historyczno-artystycznego, ale to też nie tak, że ta książka jest przez to nieczytelna. Sama Zocha była po prostu tak ciekawą postacią, że w tę książkę się nie da nie wciągnąć, według mnie. Polki na Montparnasse, Sylwii Ziętek, ostatnio Wam mówiłam o tej książce, to jest biografia artystek, które w pierwszej połowie XX wieku wyjeżdżały do Paryża edukować się, kształcić się artystycznie, bo w Polsce nie było to dla kobiet takie proste. Montparnasse był wtedy dzielnicą pełną artystów. To była taka kolebka bohemy artystycznej. W pierwszej połowie XX wieku ten odsetek kobiet artystek w całym środowisku malarzy polskich w Paryżu był bardzo duży. 160 około na 290 wszystkich artystów to były kobiety, więc całkiem ich było tam sporo i Sylwia Ziętek dokopała się naprawdę do przeróżnych źródeł, żeby nakreślić nam ich postacie. Pojawiają się tutaj różne artystki: Melamuter, Alicja Halicka, Irena Renaud, bardzo zapomniana zresztą, Maria Dulembianka, Olga Boznańska, Anna Bilińska-Bogdanowicz, bardzo lubię tę artystkę. Wszystko jest bardzo dobrze wyjaśnione, nie trzeba mieć żadnej wcześniej wiedzy, żeby zrozumieć, co tam się dzieje, bo ten cały kontekst historyczno-artystyczny jest według mnie świetnie nakreślony. Dużo jest o twórczości tych artystek, o ich inspiracjach, o ich edukacji, ale też o ich życiu prywatnym, a jednocześnie ta książka nie jest taka, wiecie, na siłę sensacyjna i jakaś plotkarska. Ogromnie wciąga w cały osobny mikrokosmos artystek na emigracji. Bardzo, bardzo ciekawa rzecz. Ferwor, życie Aliny Szapocznikow, Marka Bejlina. Biografia artystki, rzeźbiarki o bardzo bogatym życiorysie. Alina pochodziła z rodziny żydowskiej, przebywała przez jakąś część swojego życia w gettach, była też więźniarką Auschwitz, później podróżowała, mieszkała w Pradze, w Paryżu, znowu w Polsce. Na pierwszym planie rzeczywiście jest ona z całą swoją ogromną charyzmą i taką barwnością. Marek Bejlin, autor tej książki, jest historykiem sztuki i czasami to bardzo widać, kiedy on przechodzi do takich analiz niektórych prac Aliny albo niektórych cykli jej rzeźb. Pisze o recepcji tych dzieł, o tym, jak one zostały przyjęte, cytuje różnych krytyków sztuki i sam też wchodzi w interpretację, nie jakąś nachalną, ale dzieli się jakimiś swoimi obserwacjami a propos tych dzieł. Bardzo kompetentne są te uwagi i myślę, że można dużo więcej zobaczyć dzięki nim w dziełach Aliny. W bardzo wyważony sposób Bejlin dawkuje różne anegdoty, taką wiedzę bardziej historyczną. Są też listy samej artystki, wspomnienia jej bliskich. Jeśli interesuje Was ta artystka, chcielibyście się dowiedzieć o niej więcej niż tylko to, co zwykle się mówi, czyli o jej walce z nowotworem, która też wpłynęła mocno na jej sztukę i też Alina często podejmowała ten temat. Ona miała naprawdę dużo więcej do zaoferowania niż tylko ten element swojej biografii, więc zachęcam Was do sięgnięcia. Le Corbusier, architekt jutra, Antoniego Flinta, o bardzo kontrowersyjnej postaci, ale też bardzo wybitnej, bardzo wielkiej francuskim architekcie pochodzenia szwajcarskiego, który zrewolucjonizował modernistyczną architekturę. Myślę, że każdy zna
to nazwisko, ten pseudonim tak naprawdę, którego historia też została tutaj w tej książce opisana. Tak naprawdę nie był tylko architektem, jego działalność była dużo bardziej wszechstronna. Był artystą plastykiem, był urbanistą i wszystkie te wątki zostały tutaj podjęte. Chociaż ta książka jest dużo bardziej skupiona na samej sztuce niż na osobie Le Corbusiera. Jest tutaj bardzo dużo opisów architektury na przykład. Więc jeśli to Was nie interesuje, to myślę, że ta książka może być trudna do przebrnięcia przez nią. To jest taka dość sucha relacja z życia zawodowego Le Corbusiera. Fajnie pokazuje takie aspekty praktyczne jego projektów i to, że te sztandarowe projekty, na przykład Villa Savoy, którą teraz się z Le Corbusierem kojarzy, one niekoniecznie sprawdzały się w praktyce. I to było dla mnie bardzo ciekawe, takie trochę burzenie legendy to dla mnie było, a jednocześnie ta książka świetnie pokazuje geniusz Le Corbusiera, jego takie wizjonerstwo. Ale mówię, bardziej o sztuce zdecydowanie niż o człowieku. Jaremianka Agnieszki Dałkrzy. Książka o też takiej bardzo ciekawej malarce i rzeźbiarce, która głównie malowała abstrakcje. Była współzałożycielką Grupy Krakowskiej, która zrzeszała artystów awangardowych, znała się z Tadeuszem Kantorem, zresztą działała też w jego teatrze jako scenografka, była też żoną Kornela Filipowicza, bardzo mocno wsiąknięta w środowisko krakowskie. I myślę, że ono może być dobre dla osób, które niekoniecznie są przekonane do sztuki abstrakcyjnej i które mają wrażenie, że jej nie rozumieją, bo ta książka daje dość dobry wgląd w pobudki artystyczne, jeśli tak można powiedzieć, Marii Jaremy. Pokazuje ten splot życia i sztuki, jej ciągłe poszukiwania i mnie ona dała dużo lepsze zrozumienie sztuki Marii Jaremy. Od tamtego czasu, kiedy widzę gdzieś jakąś jej pracę w którymś z muzeów, to czuję taką sympatię i takie poczucie, że o, znam ją. Książka jest napisana świetnie, zresztą była nominowana do Nike. Sztuka i skandal Lory Klerycz to jest biografia Tamary Łempickiej, chyba jednej z najsłynniejszych, nawet na pewno, polskich artystek, najsłynniejszych na taką skalę międzynarodową. Jej obrazy teraz kursują po niebotycznych cenach. Tamara Łempicka była osobą, która bardzo mocno kreowała swój wizerunek i trudno było czasami oddzielić to, co ona sobie wymyśliła na swój temat, co dopisała do swojej biografii, a co rzeczywiście miało miejsce, bo to jej wymyślanie różnych rzeczy i kreowanie swojego wizerunku szło naprawdę bardzo daleko. Kłamała nawet co do swojej daty i miejsca urodzenia, a uważam, że autorka bardzo zgrabnie i tak uczciwie pokazała nam, w których momentach można ustalić pewne fakty, a w których to się już jakoś rozmywa i jest naprawdę rzetelna w tym swoim researchu. Ten stosunek autorki do działań Tamary Łempickiej, która była osobą lubiącą wywoływać różne skandale. Ona była tak naprawdę znana bardziej ze swojego stylu życia, takiego dość rozwiązłego i kontrowersyjnego bardziej niż ze swojej sztuki. A Lora Klerycz nie tylko podchodzi do niej tak nieoceniająco i tak bez jakiejś wyższości, tylko po prostu pokazując ją z wielu stron, pokazując różne perspektywy na jej osobę, różne spojrzenia, ale też skupia się na samej sztuce Łempickiej, która może zejść na drugi plan właśnie przez to, że jej biografia była taka bogata i wszystkie skandale z nią związane, takie obyczajowe. I świetnie jest tutaj pokazane, czym było Art Deco i jak ta sztuka Łempickiej się wpisywała w ten kierunek, jak kształtował się jej styl, dlaczego te obrazy tak naprawdę są tak ważne w historii sztuki, dlaczego one tak zachwycają. Bardzo kompetentnie uważam wyszła ta biografia, a można było iść w taką tanią sensację, to było bardzo proste, żeby wpaść w coś takiego, nawet nieświadomie zajmując się tak znaną
i tak budzącą skrajne emocje artystką jak Tamara Łempicka. Leonardo da Vinci, Waltera Isaacsona. Biografia bardzo długa, ale świetnie napisana i pokazująca Leonarda jako geniusza, który sam doszedł do wszystkich tych swoich sukcesów, swoją ciężką pracą, swoją niesamowitą ciekawością świata, taką determinacją w dążeniu do prawdy. Widać też jego słabości, widać, że to nie było tak, że wszystko przyszło mu tak łatwo i pod tym względem ta książka jest też bardzo taka inspirująca i motywująca do rozwoju. Przybliża sylwetkę Leonarda jako geniusza, ale cały czas człowieka i on przestaje być taką posągową, gdzieś tam odrealnioną, daleką nam postacią. I zaczynamy właśnie widzieć w nim tę ludzką stronę. Myślę, że wiele osób może się utożsamić na przykład z takimi jego problemami z perfekcjonizmem, które często mu przeszkadzały w pracy. Pisanie biografii Leonarda było bardzo trudne, bo nie tylko dlatego, że bardzo dużo powstało po prostu o nim już książek, w ogóle różnych tekstów kultury. On zajmował się tak różnymi dziedzinami nauki i sztuki i te nauki i sztukę łączą, one były ze sobą splecione w takim nierozerwalnym uścisku. Jego obrazy zna tak naprawdę każdy i to był trudny temat do podjęcia w taki naprawdę rzetelny, uporządkowany sposób, żeby powiedzieć faktycznie coś nowego, żeby tak przybliżyć tę sylwetkę Leonarda, a uważam, że Isaacsonowi się to udało naprawdę świetnie. I mnie się tę książkę czytało bardzo płynnie, nie zajęło mi to jakoś dużo czasu, mimo że jest bardzo długa. Można poznać tego jednego z najsłynniejszych ludzi chyba wszechczasów, poznać go lepiej i poza jakimiś takimi jedynie ogólnikami, najważniejszymi informacjami. Są tutaj naprawdę takie smaczki dotyczące na przykład powstania różnych dzieł, które każdy zna, ale nie każdy koniecznie zna tło i okoliczności, w których one powstały. Bardzo rozwijająca rzecz. Jaka szkoda Anny Arno, to jest biografia Pauli Modersohn-Becker, niemieckiej ekspresjonistki, też trochę zapomnianej dzisiaj, a bardzo ciekawej, która jest uznawana w ogóle za prekursorkę ekspresjonizmu niemieckiego. Malowała często dzieci albo autoportrety i była jedną z pierwszych kobiet, która namalowała siebie nago. Miała bardzo szeroki wachlarz inspiracji, takich niezwykle dalekich od siebie, bo inspirowały ją na przykład egipskie portrety fayumskie, czyli portrety trumienne, ale też Cézanne czy Gauguin, nabiści. I Anna Arno zna się na rzeczy i świetnie pokazała te źródła inspiracji w bardzo taki fachowy sposób i prowadząc czytelnika, który niekoniecznie siedzi jakoś bardzo w temacie i pokazuje, jak Modersohn-Becker w miarę jak jej warsztat coraz bardziej się kształtował, jak brała sobie pewne elementy techniki, stylu różnych artystów i łączyła to w absolutnie unikatową mieszankę, tworząc swój własny styl, który jest, uważam, nie do podrobienia. I mogą się podobać albo nie podobać te obrazy, ale na pewno nikt nie odmówi jej oryginalności. Jest też dużo o jej życiu prywatnym, o tym, jak ono rzutowało na twórczość artystki, na tematy przez nią podejmowane. Pojawia się Rilke, bo był w dość bliskiej relacji z Paulą Modersohn-Becker. Ale też Anna Arno ma w sobie dużą dozę takiej pokory i nie udaje, że poznała Paulę na wskroś i że Paula już nie ma przed nią żadnych tajemnic, że ona wie o wszystkich jej motywacjach. Dużo w tym jest właśnie pokory i takiego szacunku dla osoby, której biografię Anna Arno pisze. Cytuję bardzo dużo źródeł, dużo listów, dużo wspomnień, zapisków Pauli. Czuć, że Anna Arno jest historyczką sztuki i że patrzy na tę twórczość profesjonalnym okiem, ale potrafi ją przybliżyć też osobie, która takiego warsztatu nie ma. I ostatnią książką jest coś łączącego neuronaukę i sztukę. I to jest Blaski i cienie pracy mózgu Semira Zeki. Nie wiem, czy odmienia się to nazwisko. Semir Zeki jest autorem teorii neuroestetyki, która
bada takie neurologiczne podstawy percepcji estetycznej. Zeki pisze o tym, jak mózg tworzy pojęcia, żeby w ogóle generować wiedzę i opisywać to, co wokół nas. I zastanawia się, czy jeśli chodzi o kulturę, o różne dziedziny sztuki, literaturę, muzykę, sztuki plastyczne, wizualne, czy mózg tutaj tworzy te pojęcia na podobnej zasadzie, co kiedy działa w świecie zmysłowym. Więc czy tworzenie pojęć odnosi się na tej samej zasadzie do takiej codziennej percepcji i odczuwania świata i do działań artystycznych. I tutaj rozpatruję to na różnych przykładach, zarówno sztuk wizualnych, jak i na przykład muzyki czy literatury. Pierwsza część jest bardziej teoretyczna, tam autor daje nam narzędzia, tłumaczy w ogóle, czym jest to tworzenie pojęć, tam jest trochę takiej wiedzy neuronaukowej, a w drugiej części są już omawiane konkretne dzieła, jest Michał Anioł, Cézanne, tutaj te narzędzia możemy zobaczyć, jak działają w praktyce i uważam, że to jest bardzo ciekawa perspektywa. Mnie bardzo interesuje właśnie to spotkanie nauki o mózgu i sztuki, bo to sprowadza trochę na ziemię i każe spojrzeć z innej perspektywy na obcowanie ze sztuką czy tworzenie sztuki, niż tylko taka perspektywa bardzo uduchowiona, taka odrealniona. I tak trochę sprowadza na ziemię i pokazuje, jak to wszystko wygląda od tej strony biologicznej, fizjologicznej i tak samo z naszym postrzeganiem dzieł sztuki, jak bardzo fizjologia determinuje to nasze spotkanie z dziełem sztuki. To jest według mnie bardzo ciekawe, więc jeśli Was to też interesuje, to polecam książkę tego naukowca. Jest też dość przystępna, chociaż trzeba faktycznie się na niej skupić, bo zwłaszcza ta część teoretyczna jest gęsta po prostu i warto jej poświęcić trochę uwagi, żeby później więcej wynieść z tej drugiej części. Bardzo cenię też to, jak Zbigniew Herbert pisał o sztuce w swoich esejach. Są takie trzy zbiory esejów dotyczące sztuki i szerzej kultury europejskiej. Martwa natura z wędzidłem, Labirynt nad morzem i Barbarzyńca w ogrodzie, ale o nich obiecuję Wam opowiedzieć trochę później, bo z każdego z tych zbiorów czytałam pojedyncze teksty albo kilka tekstów. Z Barbarzyńcy w ogrodzie czytałam więcej niż jedno, a z tych pozostałych dwóch czytałam po jednym. I to było jeszcze w liceum, więc obiecuję Wam, że przeczytam te książki tak od początku do końca i będę Wam jeszcze o nich mówić na kanale. W każdym razie tutaj tak szybko wspominam i to jest też taka trochę zapowiedź tego, o czym będę mówić później. Zapoznając się z tymi książkami już tak z większą uwagą i tak systematycznie od początku do końca, będę zaczynać od Barbarzyńcy w ogrodzie, który już tutaj ze mną przyjechał do Poznania. Więc o tych książkach szerzej będzie po prostu później, bo nie chcę Wam o nich mówić, póki nie przeczytałam ich w całości. Tak jak mówię, te książki, które dzisiaj tutaj pokazałam, to są takie przeczytane przeze mnie od deski do deski i takie, które wiem, że mogę z czystym sercem polecić i powiedzieć o nich dwa słowa, bazując po prostu na mojej znajomości treści, a nie tylko na jakimś szczątkowym poznaniu tych tekstów i dobudowaniu sobie reszty z jakichś moich oczekiwań i wyobrażeń. I to wszystkie książki, o których chciałam Wam opowiedzieć. Wiem, że to nie było może zbyt takie usystematyzowane, ale właśnie chciałam, żeby te moje polecajki były takie bardzo luźne i jeśli interesuje Was jakiś konkretny temat bardziej, to zawsze możecie pisać w komentarzu i jeśli mam akurat coś do polecenia, to na pewno Wam o tym napiszę. A jeśli nie, to po prostu powiem Wam uczciwie, że nie wiem, że na przykład nie interesowałam się jakimś tematem czy jakimś obszarem. Ale myślę, że i tak dość szeroki jest ten zakres tematyczny książek, o których tutaj powiedziałam. Mam nadzieję, że po prostu znaleźliście coś dla siebie, że coś z tego filmiku wyciągniecie. Dzięki Wam bardzo, że oglądaliście, że ze mną byliście. Oczywiście czekam na Wasze polecenia książek o sztuce. Dajcie znać, czy to jest w ogóle temat, którym się jakkolwiek interesujecie, a ja będę się już z Wami żegnać. Przesyłam Wam uściski i dużo, dużo ciepła, sympatii, wszystkiego co najlepsze dla Was na kolejny tydzień. Pa, pa!